śmierć, a po niej sąd, piekło, niebo. Rzeczy, o których dzisiejszy świat nie chce słyszeć. A jednocześnie ten sam świat ma obsesję na punkcie śmierci, a raczej znalezienia dróg do jej uniknięcia. Robimy wszystko, aby moment śmierci od nas oddalić. Z niecierpliwością czekamy na kolejne postępy medycyny, niezwykłe diety, wynalazki pozwalające żyć jak najdłużej. Ale czy tego chcemy, czy nie, śmierć i tak czeka każdego z nas. Czy śmierć musi być dla nas strasznym przeżyciem? Czy do śmierci możemy się przygotować? Czy jest ona końcem wszystkiego? A może tylko bramą, przez którą wszyscy będziemy musieli przejść? Znajdujemy się w najstarszym w Polsce opactwie cystersów w Jędrzejowie. Rytm życia tutaj mieszkających ojców sprzyja kontemplacji. Czy ojcowie myślą o śmierci? Śmierć jest pisana od ogrodu Eden i pierwszego grzechu rodziców, który wkradł się w rzeczywistość ludzkiego życia, więc w zasadzie od momentu, kiedy człowiek ma świadomość życia, ma świadomość spotkania z Panem Bogiem i wchodzi w rzeczywistość sakramentalną, no to nieuniknionie człowiek przemija w tym wymiarze fizycznym, w tym wymiarze duchowym ma się rozwijać, żeby stanąć przed Panem Bogiem i zdać sprawę ze swojego ziemskiego pielgrzymowania. A w wymiarze życia zakonnego, kiedy człowiek ma obumierać dla świata, wchodząc w rzeczywistość ślubów zakonnych, które składa, no to jest nieustanna myśl, że człowiek może wieczorem zasnąć i nie obudzić się, a rano dziękuję Panu Bogu, że Pan Bóg dał kolejny dzień życia jako dzień łaski, żeby poprzez modlitwę, pracę, poprzez rzeczywistość formacji swojego serca, swojego sumienia, no z tym Panem Bogiem spotkać się na modlitwie w wymiarze brewiarza jako zakonnik, w wymiarze Eucharystii, czyli pamiątki męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, celebracji ofiary Boga, który zawisł na drzewie krzyża i w perspektywie pracy dla drugiego współbrata w wymiarze klasztoru, ale także w wymiarze parafii, którą posiadamy. No i przychodzi rzeczywistość wieczora, kiedy słońce zachodzi i człowiek staje przed Bogiem, aby, odmawiając kompletę, modląc się do Matki Najświętszej, którą jest królową zakonu cysterskiego, po prostu złożyć Panu Bogu swoje życie i zasnąć. Czy po raz ostatni, czy po raz kolejny, no to jest w zależności od Pana Boga, jak On zdecyduje. Czy dzisiejszy świat boi się śmierci? Czy jest ona tematem tabu? Czym jest hospicjum? Jak ludzie na nie reagują? Skończyłam studia, obroniłam się i to był już taki moment na poszukiwanie pracy. I tak naprawdę mało wiedziałam o hospicjum. Nie wiedziałam, z czym to się je. Szkoła cały czas, nauka ukczono mnie na powrót do zdrowia, powrót do wartości pełnej takiej zdolności fizycznej, psychicznej tego pacjenta. A tutaj nagle okazało się, że nie. Ty nie możesz robić wszystkiego, żeby uleczyć tego chorego, bo to nie jest szpital, to nie jest przychodnia. Tutaj jest hospicjum. I zrozumiałam, że właśnie jest tutaj cel, żeby poprawić komfort tego chorego, ulżyć mu w tym cierpieniu. Jak podjęłam tutaj pracę, nawet moi najbliżsi członkowie z rodziny dowiedzieli się, że tutaj pracuję. No i wróciłam do domu, wspomniałam, że dzisiaj ktoś nam odszedł. Jejku, co teraz? Czy ty wymyłaś ręce, wydezynfekowałaś się? Ja cię nie dotykam, ty nie śpi dzisiaj z nami. Ja mówię, zaraz, zaraz, o co wam chodzi? No przecież ty tam pracujesz, ty przyniesiesz wszystko.
Mówię, ale co przyniosą? Bardzo, bardzo to długo musiałam walczyć z tymi osobami. Nawet te osoby zaatakowały moją mamę. Słuchaj, Jasia, przecież ty wiesz, co ta Agata, gdzie ona pracuje, co ona robi? Z tymi osobami starszymi pracuj, wiesz. No ale zaraz, co ty chcesz od niej? Przecież Agatę zawsze to interesowało, od dziecka. Ona zawsze ze swoją babcią, dziadziusiem dużo czasu spędzała z tymi starszymi. Opiekowała się nimi. Także ja lubię tą pracę. Czy towarzyszy pani ból rozstania, kiedy pacjent umiera? Bardzo się zaprzyjaźniam z tymi pacjentami. Jak ich codziennie widzę, kiedy wchodzę na salę. Dzień dobry, pani Krystynko, dzień dobry. Od razu przywitamy się, całujemy, przytulamy. Jeśli dłużej ten pacjent tutaj przebywa, to faktycznie nawiązujemy ogromną przyjaźń. Czasem już wszystko o sobie wiemy, bo ten pacjent wie, ile ja mam dzieci, gdzie mieszkam, co robię w wolnym czasie. I faktycznie, kiedy już ten moment pogorszenia stanu zdrowia nadchodzi, już jest taki nieubłagalny i z każdym dniem jest coraz słabiej. Ten pacjent już nie odmawia posiłków, coraz mniej mówi. I przychodzi ten ostatni moment, to jest ta łza w oku, czy więcej tych łez i jest przykro, że już go nie ma, że odchodzi. Ale też czuję taki spokój, że skończyło się jego cierpienie tutaj i poszedł do Pana Boga. Na czym polega opieka paliatywna? Jak dzisiejszy świat patrzy na śmierć człowieka? Jak wyglądają ostatnie chwile pacjentów? O tym chcę rozmawiać z doktorem Radosławem Czosnowskim. Panie doktorze, czym jest opieka paliatywna? Czym zajmują się lekarze na oddziale opieki paliatywnej? Opieka paliatywna jest całościową opieką nad chorym człowiekiem. Bardzo często ten chory człowiek jest chory na chorobę, która postępuje, która jest nieuleczalna. Medycyna paliatywna jako taka nie zajmuje się walką z chorobą. My nie staramy się wyeliminować choroby, bo jest to nierealne, nieosiągalne. Natomiast staramy się pomóc człowiekowi, pomóc cierpiącemu pacjentowi, wyeliminować jego dolegliwości. To, co my widzimy, to, co my obserwujemy we współczesnym świecie, to jest z jednej strony no jakby wyeliminowanie, zaprzeczenie faktu istnienia śmierci, natomiast z drugiej strony chcemy, że tak powiem, decydować o tym, kiedy kto ma umrzeć. No przecież cała dyskusja na temat eutanazji, na temat uśmiercania, ja mówię, mordowania chorych, mordowania niepełnosprawnych. No znamienne jest to, że w tej chwili eutanazja jest na przykład dopuszczalna w Kanadzie w sytuacji, kiedy człowiek cierpi z powodu samotności. No, czy to jest powód do wyeliminowania człowieka, czy raczej powód do zorganizowania jakiejś pomocy w zapewnieniu mu życia wśród innych ludzi? No, wydaje mi się, że raczej pomoc w eliminowaniu tej samotności. My tutaj, no, na co dzień to może za dużo powiedziane, ale bardzo często widzimy sytuacje, kiedy osoba umierająca na kogoś czeka. Bo syn, bo córka, bo gdzieś tam ze Stanów leci, bo gdzieś tam z Irlandii musi przyjechać. No znowu mija dzień, dwa, trzy, ta osoba żyje, tak można powiedzieć, wbrew zasadom. No i kiedy ta wyczekiwana osoba pojawia się, no to uścisk dłoni, uśmiech i już. Pamiętam taką pacjentkę z rozsianym procesem nowotworowym, do której w ramach opieki domowej miałem przyjść. Coś mi tam wypadło, coś tam dłużej było w przychodni. No i po prostu się spóźniłem. No i taki wyrzut w głosie ze strony pacjentki: panie doktorze, pan się spóźnił, a ja na pana czekam.
No ja tam coś zaczynam przepraszać. Niech pan nie przeprasza. Ja na pana czekam po prostu, żeby umrzeć. Niech pan siądzie koło mnie. Usiadłem koło niej, cały taki spięty, zemocjonowany. Wzięła mnie za rękę i to były 2-3 minuty. Czy śmierć oznacza koniec naszego życia? Co stanie się z nami po jej przekroczeniu? W wymiarze ludzkim, gdybyśmy nie patrzyli w perspektywie wiary, no to wiemy, że ciało rozpada się w prochu ziemi i zostaje pustka. My patrzymy w perspektywie duszy nieśmiertelnej. Patrzymy w perspektywie życia wiecznego, tego, co uczynił Chrystus Pan na drzewie krzyża, kiedy zostawia nam testament swojej Bożej miłości do człowieka, kiedy mówi: idę przygotować wam wieczne mieszkanie. Gdyby tak nie było, to wam powiedział. Bezpośrednio po śmierci mamy sąd szczegółowy, czyli staniemy przed Bogiem, aby zdać sprawę ze swojego ziemskiego życia, czyli z tych dobrych uczynków, które udało nam się uczynić na przestrzeni naszego czasu życia ziemskiego, ale także staniemy ze swoimi ludzkimi słabościami, ułomnościami, rzeczywistością zaprzepaszczonych natchnień Ducha Świętego, tego wszystkiego, co podpowiadał nam Pan Bóg, tego, co podpowiadali nam aniołowie, stróżowie, a czego nie udało nam się wykorzystać w jakiś sposób, po ludzku, zaniechaliśmy po prostu. No i będzie to rzeczywistość dla nas, myślę, że bardzo trudna, bo w perspektywie dzisiaj mówimy, że Pan Bóg jest miłosierny i rzeczywiście jest miłosierdziem, ale jest też Pan Bóg sprawiedliwy. I dla nas będzie to ciężki sąd i myślę, że z lękiem i drżeniem każdy z nas w perspektywie coraz większych lat, które przeżywamy tu na ziemi, powinien mieć tego świadomość, że to spotkanie z Bogiem nie będzie rzeczywistością jakiejś sielanki, tylko będzie rzeczywistością rzeczywiście takiego stanięcia przed Bogiem jako ojcem, ale też po synowsku trzeba będzie po prostu wziąć odpowiedzialność za swoje ziemskie czyny. Hospicjum to nie tylko miejsce umierania, to także miejsce życia, miejsce spotkania i rozmowy. Dzięki wolontariuszom i darczyńcom mogło powstać tu pewne niezwykłe miejsce. I tutaj właśnie znajdujemy się w kawiarence Dwa Serca. Kawiarenka powstała właśnie po to, żeby się tutaj można było spotykać. Takie było założenie, żeby to było miejsce integracji ludzi. Żeby to było miejsce spotkania wolontariusza z chorym, rodziny, z pacjentem naszym. Kawiarenka nazywa się Dwa Serca. Pierwotnie wzięło się to od serca Jezusa i Maryi. Tutaj wisiał taki obraz. Wszystko, co tutaj się znajduje, wszystko jest zebrane. Tu nie ma żadnej rzeczy, która była wykupiona. Pacjenci na kawiarenkę Dwa Serca mówią, że to jest taki inny świat. Tu jak się zamknie drzwi, w takiej jesiennej porze, zapali świece, naprawdę człowiek się przenosi do innej rzeczywistości. Krysiu, jak tam? Nie spodziewałam się ciebie. Nie spodziewałaś się? A widzisz, zaskoczenia dzisiaj przyszedłem. No, patrzyłem na zegarek. Na zegarek patrzyłaś? I co, myślałaś, że później przyjdę? Nie. Myślałam, że dopiero w niedzielę. A że w niedzielę dopiero przyjdę, widzisz, że zaskoczyłem cię. Czuję to. Co czujesz? Że się modlę za ciebie? No, to dobrze. Bardzo ci jestem wdzięczna. Tylko mi podej. Teraz. Co ci podać? Obraz. Co? Obraz Pana Jezusa. Obrazek ci podać?
będąc tutaj na ziemi, właśnie przeżywając to życie i ten czas, który daje nam Pan Bóg, no musimy zawsze mieć to w świadomości, że to życie kiedyś się skończy. I no wiemy, że różnie właśnie niektórzy podchodzą do tego życia, tak, że życie właśnie traktują jako tutaj no dobrą zabawę i żeby korzystać z tego, jak no, z tego wszystkiego, co daje nam świat, żeby no, na tyle, na ile możliwie jest wszystko, żeby skorzystać ze wszystkiego. Musimy odnaleźć i zobaczyć, że to, co tutaj jest, to jest tylko przejściowe i często o tym gdzieś tam zapominamy i dzisiejszy świat też tak jakoś dąży do tego, żeby patrzeć tylko na siebie, a myślę, że ważne jest to przede wszystkim, żeby widzieć drugiego człowieka i widzieć w drugim człowieku, szczególnie właśnie w tym cierpiącym oblicze Jezusa Chrystusa. Dobrze, to idę, Krysiu. To do niedzieli. Pani Agnieszka musiała w swoim życiu zmierzyć się ze śmiercią jednego ze swoich dzieci. Raniu urodził się z rzadką chorobą genetyczną, zespołem ATRX. Schorzenie to przejawia się poważnym zaburzeniem rozwoju somatycznego, psychoruchowego oraz niepełnosprawnością intelektualną. Dzieci obarczone zespołem ATRX wymagają nieustannej opieki ze strony rodziców i lekarzy. Ich życie często trwa jedynie kilka lat, a czasem nie jest im dane nawet się urodzić. Ja pochodzę z dużej rodziny, nie chcieliśmy mieć jednego dziecka, tylko więcej. Dlatego tak od razu, jak Gosia chyba skończyła 8 czy 9 miesięcy, to po prostu powiedzieliśmy, co będzie, to będzie, Panie Boże, zostawiamy to, wiadomo, w Twoich rękach. No i po miesiącu się okazało, że jestem w ciąży, no i że będzie Gosia miała rodzeństwo. Ale niestety po 3 miesiącach się okazało, że czy tam po 4, że Franuś no nie rośnie tak jak jest po prostu za mały. Franuś miał 2 kilo, jak się urodził. Przez wakacje Franuś, wiadomo, no był malutki, nie rósł tak, no nie przybierał bardzo na wadze, ale się bawił, śmiał się w ogóle. A w okresie tak jesiennym zaczęliśmy troszkę chorować, że raz wylądowaliśmy z zapaleniem odskrzeli tutaj niedaleko w Myślenicach u nas w szpitalu. Wróciliśmy do domu, potem w listopadzie znowu jakby taką infekcję dołapał. Ale po tygodniu wyszliśmy do domu, ale jakby znowu mu się nawrócił, tam po tygodniu znowu dostał jakby znowu kataru, jakby był niedoleczony. My się już bardzo baliśmy o Franusia, bo wiadomo, jego widok zaintubowany, został podpięty pod respirator, bo nie oddychał. Potem jeszcze doszło płuco serce, bo już nie mógł w ogóle oddychać i płuco serce za niego przez parę dni oddychało. I on sobie jednak poradził z tą infekcją. Franuś znalazł się w domu, państwo się nim opiekowaliście i jak się dalej toczy ta historia? Dzieciństwo dziecka takiego w domu, tak? Z rodziną, z respiratorem i ze sprzętami, ale jednak był w domu, tak? Udało nam się też kupić wózek dla niego taki specjalny. Tak jak zapakowaliśmy się do wózka, bo wiadomo, że z tymi dziećmi naprawdę można jeździć, tylko wiadomo, trzeba mieć wszystko przy sobie. Tak jak nasza torba, to rurki, ssaki, wszystko trzeba mieć w wózku przygotowane, a miał swój wózek taki specjalny kupiliśmy. No lekarze jednak nas też przygotowywali, oni mówili, że proszę się przygotować na to, że no może być źle, tak? My z mężem jakby nie dowierzaliśmy, tak? No bo Franuś, wiadomo, był w domu, było rano leki, potem był posiłek, potem rehabilitacja, potem zabawa, potem przychodziła siostra z przedszkola, także normalnie żyliśmy z dnia na dzień, powiedzmy, tak? No w tą ostatnią noc, no co Franuś zmarł, no to cały czas mieliśmy go na rękach i patrzył się na nas, tak jakby, ja teraz to widzę, tak? Że jakby żegnał się też z nami.
Jak już przyjechała karetka i oni, wiadomo, już robili reanimację, próbowali go tam adrenalinę wstrzykiwać. Nie doszło do sepsy i do takiego szybkiego zakażenia, że dosłownie jak zaczął gorączkować o 12, no tak o 7 rano już franuś miał ten, tak? Już było stwierdzone, że już nie żyje. Jeszcze jak pani patrzy na Frania tutaj spoczywającego, to jeszcze boli? Czy już przestało? Ja myślę, że boli chyba cały czas. No, że nie będziemy się kłócić z Panem Bogiem, tak? No, mogę mu powiedzieć, Panie Boże, dobrze, już tyle przeszłam, dlaczego mi to zrobiłeś? Wierzymy w to, że jednak Pan Bóg wie, co robi, jednak, że no, ma jakiś plan według nas, tak? No i wiadomo, że człowiekowi zawsze się serce ściska, że nie jest już z nami tutaj, ale wiemy, że oddycha sobie sam, że nie potrzebuje wszystkich tych sprzętów. Wiadomo, że tyle cierpienia, co on jednak w szpitalu też przeszedł, że już go nikt nie kuje, nic go nie męczy, że no jednak tam ma lepiej, tak. A jak ojciec rozumie śmierć dzieci? Dlaczego jedne życie trwa tak długo, a inne kończy się tak wcześnie? Śmierć dzieci wywiera największe wrażenie zarówno na rodzicach, którzy noszą to dziecko jako owoc miłości małżeńskiej pod swoim sercem i które przychodzi na świat, albo też często umiera jeszcze w łonie matki. I dla duchownego też jest to rzeczywistość najtrudniejszego pogrzebu, który musi przeżyć. Ja z perspektywy duszpasterskiej uważam, że nic się nie dzieje bez jakiejkolwiek przyczyny. Często uważamy, że pewne rzeczy są rzeczywistością przypadku. Wydaje mi się, że nie. Pan Bóg ma w tym wszystkim swój plan, ma w tym wszystkim swoje działanie, tylko my pewnie po jakimś czasie tą układankę naszego życia, tak jak puzzle układamy, tak jeśli dobrze to poukładamy z rzeczywistością natchnienia Ducha Świętego, to wtedy nam wyjdzie, dlaczego tak się zadziało, a nie inaczej. A jeśli nawet do końca tego nie zrozumiemy, to pewnie jak przejdziemy przez granicę śmierci, to Pan Bóg wtedy nam powie, że a widzisz, to i to zadziało się dlatego i dlatego. Hospicjum to miejsce, w którym podopieczni zyskują opiekę, pomoc, uwagę ze strony personelu i wolontariuszy. Ale czy to dobro płynie tylko w jedną stronę? A może opiekunowie, wolontariusze i my wszyscy też coś zyskujemy od osób będących już na ostatnim etapie swojego życia? Kto może zostać wolontariuszem? Na czym polega pomoc podopiecznym? O tym wszystkim opowiada koordynator wolontariatu w Miechowskim Hospicjum, Kacper Idzik. Tak naprawdę pomagać można już od 13 roku życia, ale w takich pracach organizacyjno-porządkowych i akcyjnych. Żeby wejść na oddział, trzeba mieć skończone specjalistyczne szkolenie i mieć ukończone 18 lat. I wtedy wchodzi się przygotowanym na oddział hospicyjny, na spotkanie z naszymi podopiecznymi. Bo spotykam się bardzo często z tym, że ojej, żeby tutaj pracować, to trzeba mieć chyba serce z kamienia, nie? Ja mówię, nie, wręcz przeciwnie. Trzeba mieć właśnie bardzo wrażliwe serce, żeby móc wyobrazić sobie sytuację człowieka, który jest w ostatnim etapie swojego życia. No nam jest to trudno wyobrazić. Nikt z nas w takiej sytuacji nie był. Personalnie, czyli ja jako ja. Żeby móc pracować z ludźmi, którzy są w tym najtrudniejszym, wydaje mi się, etapie swojego życia, naprawdę trzeba być bardzo wrażliwym, trzeba być otwartym na ich potrzeby, na ich pragnienia, ale trzeba też mieć świadomość tego, że ci ludzie mają takie same potrzeby jak my. Chcą być ważni, chcą być kochani, chcą być zauważani i chcą czuć obecność drugiego człowieka. Jak to się stało, że pani trafiła do tego miejsca?
Tak naprawdę to zupełny przypadek przez Facebooka, jak chyba dużo rzeczy teraz. Bardzo się stresowałam, nie wiedziałam, co mnie tu czeka, jak to będzie wszystko wyglądało. Zwłaszcza, że jak przyszłam na to pierwsze spotkanie, to większość to były młode dziewczyny, młodzi chłopcy, a ja tam się rozglądałam, co ja tu robię. W każdym razie od tego się zaczęło, od tego pierwszego spotkania, pierwszego szkolenia tutaj we wrześniu rok temu. No i stwierdziłam, że może jednak to coś dla mnie i ktoś będzie miał ze mnie też jakiś pożytek. I tak zostałam. Jak już weszłam pierwszy raz, to był taki straszny stres dla mnie. Nie wiedziałam, jak się odezwać. Ręce mi się drżały, ale poznałam panią Halenkę. To jest moja pierwsza. Jak nawet myślę o tym, to się wzruszam. Poznaliśmy panią Halenkę. Tak, zrobiliśmy z nią wywiad. Ona jest prześwietna, tak. Ja ją po prostu uwielbiam. Jakbym mogła, to bym codziennie tam do niej przychodziła. No ale no, nie zawsze mam taką możliwość, bo też mam inne obowiązki, ale pani Helenka nauczyła mnie tyle po prostu. Nie spodziewałam się tego, że będzie dla mnie tak naprawdę jak ktoś z rodziny i że będę czekała z niecierpliwością, kiedy będę mogła ją odwiedzić. I ona też się będzie cieszyła z tego, że ja przyjdę na chwilę, kupię jej skarpetki, tak zrobię niespodziankę, taką głupią jakąś taką fajną sprawą niespodziewać. No ona niczego nie oczekuje. Jest taką, po prostu jest dla mnie takim wzorem cierpliwości i nie spotkałam w życiu takiego człowieka, nigdy się na nic nie skarży, nigdy się na nic nie żali, a przecież wszystko potrzebuje, żeby ktoś jej pomógł, to każdą jedną rzecz, prawda? A czy to, czego pani jest świadkiem, jakoś zmieniło pani nastawienie w ogóle do śmierci? Czy pani myśli o swojej śmierci? Powiem szczerze, że trochę się z tym oswoiłam. Tak naprawdę to jest etap naszego życia, gdzieś przechodzimy z jednej części w drugą i wiadomo, że każdego nas to czeka. I nie boję się teraz po prostu tego. I umiem o tym rozmawiać, umiem o tym mówić i przyznać się do tego, że jesteśmy śmiertelni, prawda? Tylko, że od 15 lat już jestem niesprawna na wózku i jeszcze tak za 2 lata już nie chodziłam, ale jeszcze miałam sprawne ręce. To sobie w tym okresie trochę czytałam, rozwiązywałam krzyżówki i jakoś ten czas mi leciał. No a po 2 latach już nie poszły ręce. No i w tej chwili głowa tylko pracuje, a reszta nic. Oczy mi się kończą też słabo już. Widzę, bo oprócz ASM-u to jeszcze mam jaskrę, to upośledza wzrok. A właśnie, ale można się czymś cieszyć w takiej sytuacji? Co daje radość? Tutaj te kobiety, takie miłe, takie serdeczne. Zawsze coś dopowiedzą. No nieraz się człowiek uśmieje, w domu tego by nie było. Bo nie ma kto tak człowieka na duchu rozweselić. A tak tutaj, no to dobrze jest. Czyli drugi człowiek się liczy. Tak. Liczy się. No męża się martwię. Jest ode mnie 8 lat starszy. I to też już 86 rok ma. Zaraz też mu ciężej. No i tak przed różnymi problemami staje. A coraz trudniej, no. Czy myśli pani, że Pan Bóg jest z panią w tej sytuacji? Myślę, że tak. Myślę, że tak, że Pan Bóg jest w ogóle obecny na świecie. I Jego wola się spełnia. Musimy się pogodzić z wolą Bożą. Ja w tej chorobie właśnie bardzo się pogodziłam z wolą Bożą. Wiem, że to jest trudne, no ale tak musi być. Mama zginęła w wypadku samochodowym i też tak czasami człowiek się zastanawiał, no taka nagła i niespodziewana śmierć, od której często się modlimy, aby Pan Bóg nas wybawił.
Ale jednak nawet w takich sytuacjach widać, jak opatrzność czuwa, ponieważ no, moja mama była osobą też głęboko wierzącą, praktykującą. Rano jeszcze poszła na mszę świętą do kościoła, no potem właśnie wracając z zakupów, niestety uległa wypadkowi. Zmarła w karetce pogotowia do szpitala. No i co ciekawe, tam w miejscu wypadku akurat przychodził kapłan z parafii, więc jeszcze miał okazję już nieprzytomnej udzielić tego ostatniego rozgrzeszenia i namaszczenia. Także widać, że nawet w takich trudnych sytuacjach ja miałem tą świadomość, że jeżeli mama już tam trafiła do tego raportu niebieskiego, poszła tam, to, no to była też na to przygotowana. Ten świat jest tak naprawdę przygotowaniem do tego, co jest po śmierci, do wieczności. To, czy będziemy żyli długo, krótko, czy będziemy biedni, bogaci, czy będziemy żonaci, czy też w stanu wolnego, tego nie jesteśmy w stanie dokładnie określić. Natomiast jednej rzeczy możemy być pewni w tym życiu, że ono zakończy się śmiercią. I to jest ten kres, który no, zamyka tą perspektywę doczesną. I oczywiście patrząc z takiej perspektywy właśnie katolickiej, chrześcijańskiej, dla mnie jest to po prostu przejście do wieczności. To nie jest coś, co jest całkowitym kresem mojego istnienia na ziemi, czy w świecie w ogóle. Więc tak jak z perspektywy materialistycznej byśmy patrzyli, że ostatecznie no, to, co kończy się życie i stajemy się, mówiąc tak może nie elegancko, pokarmem dla robactwa. Nasze ciało oczywiście obumrze i będzie spoczywać w ziemi, czy nawet ulegnie rozkładowi, ale będzie czekać do zmartwychwstania. Natomiast dusza po tej śmierci stanie do niebieskiego raportu. Będziemy musieli zdać sprawę z tego żywota i albo ten sąd zakończy się wieczną nagrodą, czyli niebem, albo też wieczną karą, czyli potępieniem. Kiedy jesteśmy młodzi, często tą rzeczywistość śmierci odsuwamy, że ona przyjdzie kiedyś, kiedy, jak mówi psalmista Dawid, 70 lat, 80, gdy mocni jesteśmy. Kiedy przychodzi doświadczenie życiowe i zderzenie się z śmiercią tragiczną innych osób, czy też rzeczywistością pójścia do hospicjum osób umierających na raka, kiedy widzimy, że czyjeś ludzkie życie gaśnie i wyczerpaliśmy wszelkie możliwości pomocy, w wymiarze leczenia, to wtedy ten temat śmierci przychodzi, nie da się go odsunąć z takiego ludzkiego myślenia i trzeba się z nim zderzyć. Jest to temat trudny, bolesny, wymagający, bo umierają nasi bliscy na naszych oczach. Chcielibyśmy, żeby po ludzku jak najdłużej z nami żyli, ale w perspektywie wiary, jeśli dobrze przeżywamy rzeczywistość cierpienia i towarzyszenia temu, który choruje i temu, który umiera, to jest to dla nas żywych, którzy zostają jeszcze tutaj na tym ziemskim łespadole, rzeczywistość lekcji, która nas osobiście, twórczo przygotowuje na spotkanie z Panem Bogiem i nasze towarzyszenie umierającym pokazuje nam rzeczywistość śmierci, która z jednej strony może być bolesna i popłyną po naszych policzkach łzy, tak po ludzku, ale w perspektywie wiary, trzymając gromnicę, modląc się koronką Bożego Miłosierdzia, czy zawierzając Matce Najświętszej duszę naszych bliskich zmarłych, możemy z całą pewnością powiedzieć, że oni rodzą się dla nieba. Bo to jest sens i cel naszej chrześcijańskiej pielgrzymki wiary. Jak rozmawiać z osobami zbliżającymi się do śmierci? Co dla podopiecznych jest najważniejsze? Znów jesteśmy w Miechowskim Hospicjum. A jak pani rozmawia z pacjentami o śmierci? Osoby umierające bardzo często boją się nie samej śmierci, tylko umierania. Procesu medycznego. One się boją, czy nie będzie ich bolało. Boją się, czy będzie im duszno.
czy będą mogły swobodnie oddychać. Kolejna rzecz to jest obawa przed tym, czego się nie zrobiło w życiu. Czego chciałoby się jeszcze dla siebie, a niestety może zabraknąć czasu, żeby to zrobić. I to są takie zdania, żałuję, że nie poświęciłem na przykład więcej czasu swoim bliskim, a nie pracy. Żałuję, że pokłóciłem się z jakąś osobą. A trzecia, bardzo silna obawa, myślę, że też bardzo popularna, to jest to, że martwimy się o swoich bliskich w takiej sytuacji. Kto im pomoże, jak oni sobie będą radzić i czy sobie poradzą bez konkretnej osoby. Czy rodziny umierających utrzymują z hospicjum jakiś kontakt po śmierci pacjenta? Mamy taki kontakt. Myślę, że to, co jest najcenniejszym takim elementem, który spaja nas jako taką rodzinę hospicyjną, to są msze. Msze, które są organizowane co roku, to są msze za osoby, które zmarły u nas w ciągu poprzedniego roku. Bardzo dużo rodzin dziękuje nam za to, że hospicjum pamięta, że hospicjum się modli, że organizuje naprawdę takie wartościowe nabożeństwa. I to jest taki sygnał naszej łączności z nimi i ich łączności z nami. Kiedy wchodzę przez drzwi, paraliżuje mnie strach, bo na łożu leży mój bliski. Tata, mama, mąż, żona, dziecko. Jak się zachowywać, co powiedzieć, jak zareagować? I mój bliski, który przykuty jest do łoża, mówi cicho, a spokojnie. Podejdź i usiądź obok mnie. Przełykam ślinę, siadam, dalej sztywny. Co powiedzieć, jak zareagować, żeby nie urazić? A on znów przełamuje niezręczne milczenie. Podaj mi dłoń. Poczuj moje ciepło. I mówi, co czuje, co przeżywa, co doświadcza. Daje mi lekcję. Lekcję wiary. Wiary w życie, to doczesne, które powoli gaśnie i czego jest świadomy. I to wieczne, do którego dąży z coraz większą nadzieją. Boli mnie i po ludzku już nie widzę nadziei. Ale ten, który jest na krzyżu, jest dla mnie największą nadzieją. Czy wierzysz? Tak, Panie, ja wierzę. Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. To jest rzeczywistość odkupienia nas wszystkich. Tato zmarł, gdy miałem 18 lat. Nie miałem okazji, żeby się z nim pożegnać. Z mamą była trochę inna sytuacja. W 1994 roku, kiedy urodziła się nasza pierwsza córka, to był koniec października, mama z Giżycka przyjechała prawie natychmiast. Ponieważ ja jestem piątym dzieckiem w rodzinie, nie wyobrażała sobie, że ktoś może, prawda, mieć dziecko, a ona nie przyjedzie pomóc. Miesiąc później zaczęły się u niej jakieś nieprawdopodobne bóle głowy. I okazało się, że ma guza mózgu. Robiono tam mi bardzo takie specjalistyczne badania różnego rodzaju. Pewnego razu lekarz poprosił mnie na korytarz i powiedział mi, że jedyny sposób na to, żeby mama przestała
odczuwać te bóle, a jednocześnie, żeby nie umarła, to jest przeprowadzenie operacji mózgu, usunięcie tego guza. Zapytałem, jakie są rokowania z tym związane i lekarz powiedział, że nic nie wiadomo. Może się nie obudzić po operacji, może umrzeć tuż po niej. Trzeba było mamie jakoś o tym powiedzieć. Miałem 24 lata. Mama była już starszą osobą. No i pamiętam, że cała sprawa zaczęła się od tego, że przyszedłem do niej na salę i zacząłem rozmawiać o operacji, o tym, jakie mogą być konsekwencje. A powiedziała mi wprost, że mamo, jest też taka ewentualność, że możesz umrzeć. Trzeba się z tym liczyć, że jest to bardzo prawdopodobne. Pamiętam ten moment, jej oczy po prostu świeciły. To było coś takiego, że miała tak czyste spojrzenie, a jednocześnie był w niej taki pokój. Ja nigdy w życiu nie widziałem czegoś takiego u niej. Mama była osobą bardzo pobożną. Często chodziła do kościoła, modliła się. Modliła się za mnie, dawała na mszę świętą, o czym się dowiedziałem już po jej śmierci. Ja wtedy byłem, prawda, jeszcze taki pogubiony duchowo dosyć. I ten czas umierania mamy to był też czas mojego nawracania. Trzeba było zmierzyć się z tym tematem. Nikt nie chciał z nią rozmawiać. Dosłownie nikt. Przyjechał jej brat. Wujek, który był w wojskach powietrzno-desantowych. I ona mówi do niego, Michał, ja chyba umrę. A on tak zamachał rękoma i mówi, co ty Zosia opowiadasz? Nic nie będzie takiego, nie umrzesz. Odwrócił się napięcie i uciekł z sali. Jedna z sióstr innym razem rozmawiała z mamą. Mama wspomniała, no a gdybym umarła, to niech mama takich rzeczy nie opowiada. Mama nas wszystkich przeżyje. I też ucięła temat. Wtedy zobaczyłem to bardzo wyraźnie, że mama mimo tego otoczenia taką troską, miłością, uwagą, ona jest bardzo samotna w tym doświadczaniu. Nikt nie chce z nią o tym rozmawiać. Rollo May mówił, że w tej książce Miłość i Wola, że dawniej tabu był seks. A dzisiaj, prawda, seks nie jest żadnym tabu, natomiast tabu jest śmierć i przemijanie. Po operacji mama została przewieziona do Giżycka, ale tam po paru miesiącach był nawrót i okazało się, że guzy są już na płucach, w całym ciele. Mama trafiła do szpitala. Każdego dnia, od rana do wieczora, ktoś przy mamie był. I to był taki niesamowity moment, kiedy karmiłem mamę łyżką. Kiedy trzeba było jej umyć głowę. Kiedy trzeba było jej pościelić łóżko, przykryć ją. Miałem takie bardzo mocne, namacalne doświadczenie, że nasze role się zamieniły. Że spłacam jakiś niezwykle ważny dług. I cały czas miałem takie poczucie, że to wielka łaska i wielki dar, że mogę się mamą opiekować, gdy ona umiera. I tak się złożyło, że już było po wizytach, powoli pacjenci przygotowywali się do snu i wszyscy byliśmy w szpitalu. I nagle się zaczęła agonia. Mama umierała bardzo szybko. 5 minut, 10. Gdy wszedłem do sali, mój starszy brat mówi do mnie, zamknij mamie oczy, bo ja nie mogę. To było niezwykłe. Zacząłem od tego, że powiedziałem mamie, mamo, możesz umrzeć. A skończyło się na tym, że zamknąłem jej oczy. Byłem ostatnim, który spojrzał w jej oczy. Jak tam, panie Stasiu? Nieźle. Nieźle jest, tak? Nieźle.
No to dobrze. A Weroniczka, jak tam dzisiaj na terapii? Bardzo dobrze, bardzo owocny dzień. Tak? No to dobrze. To się cieszę. Zrobiłyście coś nowego? Tak, aniołki. Aha. Z panią Danielką, która już pojechała do mnie. Aha, ładny aniołek, nie? Rozmazane, no, ładne. Śliczne, super. To mi się podoba. No. Hospicjum istnieje już od 25 lat. To była inicjatywa osób. Inicjatywa osób tutaj w Miechowie. Tych, którzy właśnie widzieli potrzeby tego miejsca. Widzieli potrzebę, by zaopiekować się tymi, którzy zbliżają się do kresu swojego życia. Czy wiara pomaga ludziom w takich sytuacjach granicznych? Czy pamiętam taką sytuację z pacjentką, która po prostu już była w tym etapie odchodzenia, ale była też bardzo świadoma i pamiętam, że wtedy też powiedziałam: Pani Helenko, Pan Jezus na Ciebie czeka, wiesz o tym. I ona tak właśnie delikatnie pokiwała głową, że tak, że wie. I można by było powiedzieć, że rano już jakby jej nie było, bo ja wtedy zeszłam z dyżuru dziennego, więc jakby to są osoby, które właśnie są przygotowane i bardzo świadomie to przeżywają, że oni już czekają na to spotkanie z Jezusem. A są osoby, które boją się śmierci mimo wszystko, bo no, to jest jakaś jednak no, niewiadoma i jakby naturalne jest to, że boimy się. Jak to będzie wyglądać? Czy ja się będę dusić? Czy mnie coś zaboli wtedy? Czy to będzie jakiś taki ból, którego nie będę mógł jakoś przeżyć? Myślę, że to jakby też pojawia się u pacjentów, nie? Jakby nie tylko ta kwestia taka duchowa, która jest bardzo istotna, ale też taka fizyczna, no nie? Gdzie boimy się, każdy się boi bólu. I każdy się boi właśnie, jak to będzie wyglądać ten ostatni moment. No bardzo często rodziny, które odwiedzają pacjentów, czy też znajomi nawet, odwiedzający swoich bliskich, czy przyjaciół, czy kogoś, kogo jakby spotkali w swoim życiu, jak przekraczają próg hospicjum, to też czasem mówią, że no nigdy nie myślałam, że znajdę się w tym miejscu, że w ogóle tutaj będę mógł wejść, że jakoś pokonam lęk przed tym miejscem, bo też bardzo często to się pojawia. Myślę, że to miejsce w jakiś sposób na pewno przemienia ich życie. Na pewno też bardziej uświadamia, że życie jest kruche i że tak naprawdę nie wiemy, kiedy i co może i nas spotkać. Hospicjum to nie tylko podopieczni, personel, wolontariusze. To także rodziny osób będących już u kresu ziemskiej wędrówki. Pani Katarzyna miała w miechowskim hospicjum ciężko chorego ojca. Ja się bardzo bałam śmierci mojego taty. Cały czas sobie wizualizowałam, jak to będzie. Nawet obserwowałam koleżanki, które tak jak ja są jedynaczkami i które straciły rodzice, jak one sobie poradziły. No, potem przyszła diagnoza i jak to w Polsce bywa i pewnie nawet i na świecie z chorobą nowotworową. Najpierw człowiek chodzi do lekarza rodzinnego, potem idzie do onkologa, leczy się u onkologa. I potem onkolog już nie może nic więcej zrobić i człowiek zostaje sam. Jest skazany na karetki pogotowia i na taką pomoc doraźną, gdzie właściwie nie ma specjalistów, którzy by umieli pomóc człowiekowi w potrzebie i rodzinie. I ja już byłam udręczona, po prostu udręczona wzywaniem karetek, czasami dwa razy na dobę, czasami raz na dobę, bywało trzy razy. Dużo ludzi też nie wie, czym jest nowotwór, że to naprawdę nie wygląda ciekawie, kiedy pacjent ma wziąć leki przeciwbólowe, ale wymiotuje. Podaje się leki przeciwwymiotne i wymiotuje lekami przeciwwymiotnymi. I zostaje lekarz z karetki, który nie jest traumatologiem, bo nie musi mieć każdej specjalizacji i nie wie, co zrobić. I no, w pewnym momencie już tak doszłyśmy z moją mamą do ściany. Trzeba było zastanowić się, co dalej. A słyszałyśmy o hospicjum w Miechowie, że ma bardzo dobre opinie. Ponoć słowo hospicjum oznacza płaszcz i ja też właśnie poczułam się otoczona takim płaszczem opieki.
też bardzo wiele razy zdarzyło się, że pomyliłam sobie panie opiekunki, pielęgniarki z żonami i matkami. Dopiero ja tam próbowałam zagadać to pani tata, pani mąż, a one mówiły, nie, ja tu pracuję. I słyszałam, jak panie, które podają posiłki, zwracają się do chorych słowami, zjedz jeszcze trochę serduszko. I to też dawało takie ogromne poczucie bezpieczeństwa. Tata w ogóle nie poruszał tematu, że chce wracać do domu. Mówił, że ma tam wszystko, czego potrzeba. Czy śmierć taty i śmierć tych osób, czy tam powiedzmy sama obecność pacjentów w hospicjum, może nas czegoś nauczyć? No tak. Przede wszystkim tego, że to jest nieuniknione i każdego spotka. Nawet jeżeli wydawałoby się, że ktoś jest stanowi ścianę mojego domu, fundament życia i może zniknąć. Zawsze jak rozmawiam na przykład z siostrami zakonnymi, to mówię, że ja robię dobre uczynki, bo chcę się z tatą spotkać, więc muszę sobie nazbierać, żeby mi tam wpuszczono do nieba. Czyli żyje pani nadzieją na spotkanie? To znaczy, ja nawet to nie jest u mnie kwestia wiary, tylko pewności. Ja po prostu wiem, że z moim tatą się spotkam i że on tam czeka. Dlaczego się nie mówi o śmierci? Bo śmierć dla ludzi, którzy zwątpili w Jezusa, w nauczanie Kościoła, to jest ścieżka do rozpaczy. Że jeżeli ja umrę, to po co w ogóle żyć? No to jest pytanie o sens życia. I Pan Bóg szanuje naszą wolność, bo chce, żebyśmy Go kochali, ale jeżeli odrzucimy, no to jest też, uszanuje nas, nasz wybór. Naprawdę nie znamy dnia ani godziny. Czy można się więc przygotować na ten moment? Przygotowaniem do śmierci jest całe nasze życie. To, w jaki sposób, sposób żyjemy. No nawet jest takie powiedzenie, jakie życie, taka śmierć. Więc poprzez właśnie swoje życie, czy to trwając przy Panu Bogu, praktykując noty, starając się być wiernym nauczaniu Kościoła i jesteśmy powołani do, tak jak powiedziałem, do nieba, do wiecznego przebywania z Panem Bogiem, do miłowania Go, ale też otrzymaliśmy od Niego określone wskazówki przez Pana Jezusa, przez Kościół Święty, który nas nauczył od 2000 lat, jakie mamy konkretne środki, aby to zbawienie osiągnąć, więc to jest kwestia zachowania przykazań Bożych i no też praktyk religijnych przede wszystkim, żeby nie zapominać o codziennej modlitwie i o częstym korzystaniu z sakramentów, abyśmy w końcu mogli rzeczywiście, stając do tego raportu niebieskiego, liczyć jednak, że tą nagrodę, jaką otrzymamy za to, że żeśmy zasłużyli na tą nagrodę za to ziemskie życie. Miałem takie sytuacje, w których dwóch sąsiadów kłóciło się między sobą. 20 lat się nie odzywali, wodzili się po sądach. I przyszła rzeczywistość umierania i ten pan poprosił mnie, żeby jechać po tego sąsiada, przywieź go, bo on się z nim chce pogodzić, bo on umiera. Zostało mu 2-3 dni życia. Jechałem do domu, ubłagałem tego człowieka, przywiozłem go do szpitala. Ci panowie się pogodzili. Później ten pan wyspowiadał się z całego życia i rzeczywistość namaszczenia chorych i kwestia kończącego się sakramentu i Pan spokojnie schodzi z tego świata. Przypadek? Nie sądzę. Jest wiele sytuacji, w których właśnie często ludzie, którzy mają jakieś sprawy niezałatwione, męczą się umierając. Często krzyczą, ja nie chcę umierać. A w perspektywie ludzi, którzy wyspowiadają się, którzy przyjmą Komunię Świętą, którzy przyjmą namaszczenie chorych i otrzymają rozgrzeszenie władzą Stolicy Apostolskiej, z którym wiąże się sakrament namaszczenia chorych. Po prostu ta pogoda ducha, ta rzeczywistość szczęśliwych oczu, spełnionego życia, kiedy patrzy się na umierającego, no, to jest coś niesamowitego. To trzeba po prostu zobaczyć. I wtedy człowiek się nie lęka jako ksiądz śmierci, ale widzi, że ten człowiek jest spełniony w Bogu. A w jaki sposób przygotować siebie i bliskich do śmierci? Ważne jest to, żeby nie uciekać przed myślą o niej.
To jest pierwsza sprawa. Do śmierci trzeba się przygotowywać. Całe życie. Im wcześniej się zaczniemy do tego przygotowywać, tym bardziej będziemy gotowi. To właśnie święty Alfons o tym pisał, De Liguori, że dobra śmierć to tak naprawdę zbudowana jest na dobrym życiu. Ci, którzy spodziewają się, że zdążą się jeszcze nawrócić, zdążą się jeszcze wyspowiadać, mogą być bardzo zaskoczeni. Oczywiście stałe przystępowanie do sakramentów. Wiele osób myśli, że w ostatniej chwili się wyspowiadają. Mogą być zaskoczeni, bo jednym z warunków spowiedzi jest żal za grzechy. Nie da się tak w ciągu 5 sekund wmówić sobie, że złem jest to, co mi się całe życie podobało i nagle szczerze za to żałować. A chodzi o szczery żal za grzechy. Wydaje nam się, że ostatnie namaszczenie, jak to kiedyś nazywano, czyli sakrament chorych, to jest coś, co w ostatniej chwili się, prawda, powinno pojawić. Udziela się tego tak czasami przy okazji. Jest to sakrament chyba jeden z najbardziej zaniedbanych i najmniej rozumianych. Natomiast ten sakrament umacnia nas nie tylko na śmierć. Ten sakrament też umacnia nas na przeżywanie choroby. Natomiast oczywiście bez jakiejś tam strasznego przerażenia i jakiejś takiej fobii, ale trzeba też pamiętać, że istnieje potępienie. Pierwsza taka i ważna sprawa to jest to, że trzeba liczyć się z tym, że piekło istnieje. I trzeba przygotowywać się do tego, żeby umrzeć i tam nie trafić. Miałem potężny zawał i rozpoczął się okres cierpienia. To jest odkrycie, że każda choroba to jest zadanie, które mi Pan Bóg przygotował. Możemy powiedzieć, że śmierć stała się tematem tabu w współczesnej kulturze, świecie. A dlaczego tak się stało? Dlatego, że tak zachwycił świat doczesny ludzi, że to im wystarczy. Doczesność jest tak ciekawa, tak jest reklamowana przez środki masowego przekazu i wszystkie programy, że wystarcza ludziom. Czyli dzisiaj świadomość własnej śmierci jest pewna, nie wiem, nie widać w życiu liczenia się z tą perspektywą własnej śmierci. A jak człowiek jest pewny, no to w takiej sytuacji liczy się z tym, niezależnie od tego, co robi, ale liczy się z tym. A ja nie spotykam ludzi, żeby się liczyli z własną śmiercią. A tata umiera, babka umiera, dziadek umiera, pogrze ptaki, a ty? No ja jeszcze o tym nie myślałem. No. Dlaczego musimy umrzeć? Dlatego, że jesteśmy stworzeni na ziemi jako przemijająca rzeczywistość. Tak jak wszystko, co jest stworzone w doczesności, przemija postać tego świata. To jest słowo świętego Pawła, ale to jest prawda najbardziej podstawowa. Do natury ciała, któreśmy otrzymali od Pana Boga, należy jego wzrost i umieranie. Śmierć jest komunikacją, jest moim osobistym spotkaniem z tym, który mnie kocha. I dlatego się wcale nie martwię ani sądem, bo zaraz po śmierci będzie sąd mój osobisty. Ja mogę umierać w każdym momencie, jeżeli już zadania, które mam wyznaczone przez Pana Boga, są wykonane. A nie tylko się nie boję śmierci, tylko z radością przeżyję to spotkanie, które jest w momencie śmierci. No to jest spotkanie. Ojciec Niebieski powie: synu,
A ja się od razu zapytam, tato, co robimy? Żadne wieczne odpoczywanie. Żadne wieczne odpoczywanie. Co robimy? I to jest moja przyszłość.